Państwa, pani Karolina Kłodowa, organizatora. Uprzejmie prośba do Wilnowi. Nie wchodzimy poza biało-czerwone ograniczenia, biało-czerwone ograniczenia. To granica bezpieczeństwa. W czasie naszego pokazu i scenizacji będziemy używać pirotechniki. Budynek posterunku Milicji Obywatelskiej. Spokojny dzień. Rok 46, przypominam. Ludność miejscowa w sumie szczęśliwa, że wojna, pięcioletni koszmar dobiegł końca. Przed posterunkiem maszeruje. Widzimy, proszę Państwa, jak od strony Wąsztyna wjeżdża kolumna pojazdów militarnych. Są to pojazdy służące nowej władzy, władzy ludowej. Komunistom, którzy 64 samochód pancerny, będący wzmocnieniem i osłoną tego patrolu policji, Milicji Obywatelskiej, wjechał na teren przed posterunek. Widzimy, jak funkcjonariusze rozmawiają między sobą. Prawdopodobnie przybyli pod komendę w celu wykonania jakiejś akcji specjalnej. Mają najprawdopodobniej wyjechać poza miejscowość w celu jakiegoś aresztowania. Widzimy, że przybyli osiedleńcy. Widzimy spokojny dzień, podczas którego spokojnie spaceruje miejscowa ludność. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i Milicji, przypomnę, też ubierali się w mundury Wojska Polskiego, otrzymali jakieś polecenia, część pojazdów zatrzymała. Rozjeżdżają się w dwóch kierunkach, aby wykonywać swoje zadania. Widzimy, jak miejscowa ludność rozmawia z funkcjonariuszem, który trzyma wartę. Jeden z żołnierzy patrolu, jeden z funkcjonariuszy do wyjazdu w teren. Kolumna bezpieczeństwa szykuje się i pod osłoną broni automobila. Zobaczcie Państwo, stron. Wyklęci. Bardzo żołnierzom podziemia. Są oni rozliczani w sposób dość brutalny. Przypomnę, ta wojna była bardzo brutalna. Nie dość, że do siebie strzelano, to także widzimy, jak wygląda współtowarzysz walki po krótkim przesłuchaniu przez Służbę Bezpieczeństwa. Partyzanci wynoszą zdobycz z budynku i za chwilę akcja musi być błyskawiczna. Będą się wycofywać. To jest to na wojnie. Na wojnie. Dowódca wydaje komendy z pomocą milicjantom jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Thank you.
Widzimy, jak żołnierze, którzy rozbijali posterunek jeszcze. KBW zajmuje prawdziwie wolną Polskę. Będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć rzecz straszną. Polski żołnierz zabije polskiego żołnierza, a tak naprawdę chodziło tylko o władzę. Proszę Państwa, to co zobaczyliśmy, to jest jedna z tych scen, o której mówiłem wcześniej, o której na pewno będzie trzeba młodym ludziom powiedzieć. Rekonstruktorom, tym, którzy starali